Panie redaktorze, to naprawdę są irytujące pytania. Od razu sobie wyobraziłem pana premiera w tym, w koloradce i spowiadającego ze stułą. Natomiast też się zastanawiam, komu on się będzie potem spowiadał z tych spowiedzi, które usłyszy. Jestem przekonany, że jeśli PiS przejmie władzę, to to, co robi w tej chwili, a co już jest hardkorem, to, co robi w tej chwili rząd Donalda Tuska, to będzie nic. To ich po prostu zniszczą, stłamszą. Dlatego Tusk sobie z tego zdaje sprawę i zrobi wszystko, wszystko, łącznie z zabieraniem właśnie subwencji, żeby zlikwidować na amen PiS, zabić. Witam serdecznie, Kamil Szewczyk, to jest czwartkowy Wieczorny Ekspres, wybiła godzina 21 i z nami w studiu Krzysztof Kwiatkowski, Koalicja Obywatelska. Witam pana redaktora, witam współrozmówców, a przede wszystkim witam państwa. Łukasz Schreiber, Prawo i Sprawiedliwość. Kłaniam się państwu. I na łączeniu jest z nami Paweł Kukiz, lider Kukiz 15, witamy. Dzień dobry, witam serdecznie. Panowie, mamy sondę, do was też pytanie będzie, ale też do naszych widzów, słuchaczy. Czy Jarosław Kaczyński zapobiegnie buntowi w PiS? Piszcie, głosujcie, na koniec skomentujemy wyniki i od razu poprosimy o materiał. Ja wpłaciłem 10 tysięcy. Wpłaciłem też na pewną organizację, która nie jest partią polityczną, jeszcze dodatkowo 5. Czyli razem 15 tysięcy, oczywiście będę wpłacał pieniądze dalej. Natomiast jeżeli chodzi o obserwowanie tego, kto wpłaca, to wiem, że tych, którzy wpłacają, jest już w tej chwili około 50 tysięcy. I chciałem zaapelować, żeby ich było jeszcze więcej, bo to naprawdę może przynieść bardzo dobre rezultaty w obronie nie jednej partii, nie opozycji, chociaż oczywiście obrona opozycji w sytuacji, kiedy próbuje się uniemożliwić działanie, jest super ważna dla demokracji. Tu chodzi o obronę polskiej niepodległości. Mieliśmy dzisiaj wystąpienie prezesa Kaczyńskiego na Nowogrodzkiej. No i od razu patrzę się na pana posła Schreibera. Pan wpłacił również pieniądze na PiS. Jaka to kwota? Wpłaciłem dzisiaj. No, 1000 zł. Czyli minimum, no. Minimalna kwota. No, panie redaktorze, no dobrze, no jakby jeżeli ktoś może więcej, to oczywiście bardzo pięknie. Ja przypomnę, że miałem nie minimalna kwota, ja miałem dwie kampanie za sobą, także mówię o minimalnym, że 1000 zł, prawda? Teraz, wytyczne są, że minimum 1000, więc myślałem, że pan więcej trochę wpłaci. No, myślę, że jakbyśmy podsumowali z całego roku, to pewnie byłbym na dużo lepszym miejscu niż to. Natomiast no, nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby każdy, kto może, jakby próbował się w taki sposób tym bandyckim metodom koalicji 13 grudnia przeciwstawić, bo to jest skandal na wielu poziomach i to sobie powiedzmy. Ta decyzja Państwowej Komisji Wyborczej, chociaż też zaznaczmy, to nie jest decyzja jednogłośna Państwowej Komisji Wyborczej, ona była podzielona bardzo mocno i tak naprawdę za tym zagłosowali tylko przedstawiciele koalicji. A początek skandalu, o którym mówimy, bierze się z wyboru członków PKW, gdzie złamano ustawę. Bo ja przypomnę, że celem tych zmian i celem tej ustawy byłoby to, opozycja miała więcej przedstawicieli niż koalicja rządząca po wyborach w roku 2019, po wyborach, w których Prawo i Sprawiedliwość miało samodzielną większość, przypomnę. My desygnowaliśmy do składu PKW 3 przedstawicieli, opozycja ówczesna 4. Ale nie, to będziemy omawiać ten cały temat, prawda? Ja tylko pytam na razie, ile wpłacił pan, to teraz może Paweł Kukiz. Pan, czy wpłacił pan, czy nie wpłacił nic? No wie pan, to równie dobrze może pan takie pytanie zadać panu Sikorskiemu albo pani Kluzik, którzy przecież byli kiedyś bardzo mocno, byli w klubie PiS, z tego co pamiętam, albo panu senatorowi Libickiemu, czy wpłacił, bo był przecież w klubie. Ja nigdy nie byłem ani w partii PiS, ani nie byłem w klubie PiS-u od początku tej kadencji. Mam, owszem, skorzystałem z ich list, podobnie jak wcześniej w celu. Ale nigdy nie byłem ani w klubie, ani członkiem partii.
No trochę ubolewam, że ta organizacja inna, ta tajemnicza, o której mówi prezes, to nie jest ruch Kukiz 15, bo my chronicznie narzekamy na brak tych pieniędzy, ponieważ w tym durnym polskim prawie, mówię o ustrojowych kwestiach, ruchy obywatelskie z automatu są pozbawione jakichkolwiek subwencji. No i dziwię się, że ci wszyscy, którzy dzisiaj tak bardzo mocno walczą o demokrację w czasach od 2015 i o sprawiedliwość, w 2015 roku nie zabiegali z taką samą energią o równe traktowanie absolutnie wszystkich podmiotów partyjnych i niepartyjnych i nie domagali się zmiany legislacji na taką, by Kukiz 15 otrzymał należne według wyliczeń około 40 milionów złotych. I tyle. Panie pośle, rozumiem, że nie bierze pan udziału w o czym prezes mówił w obronie polskiej niepodległości i tak dalej. Jako obywatel pan wpłaci czy nie? Nie pytam pana teraz jako polityka, posła, ale obywatela. Panie redaktorze, to naprawdę są irytujące pytania, dlatego że powtarzam. Irytujące? No irytujące dlatego, że my, wie pan, my tutaj te wszystkie dyskusje o tym, że tutaj będą biedni pisowcy musieli teraz po 1000 zł płacić. Myśmy od 2015, Kukiz 15 byli skazani na samofinansowanie, bo tak jak powiedziałem, no mamy to postkomunistyczne prawo magdalenkowe, gdzie się dogadała tam ta tak zwana opozycja z komunistami i wszystkich, którzy przy okrągłym stole nie siedzieli, wykluczono, czy robiono takie bariery, by ich wykluczyć z tak zwanej gry politycznej. No to jest oczywiste. No dobrze, panie pośle, dobrze. Ja to Krzysztof Kwiatkowski wpłacił, mówi. Pan Kukiz nie wpłacił, a pan Kwiatkowski wpłacił. No. Szanowni co tu państwo, się... dokładnie, żeby być precyzyjnym, to oddałem 70 tysięcy złotych, które Państwowa Komisja Wyborcza zrefundowała koszty mojej kampanii. Mogłem te pieniądze wykorzystać na spłatę kredytu zaciągniętego na kampanię. W całości wszystkie pieniądze, które otrzymałem z Państwowej Komisji Wyborczej, rozdałem na 10 organizacji społecznych. To są dwa łódzkie hospicja, to jest Polski Czerwony Krzyż, to jest stowarzyszenie, które organizuje system lodówek społecznych w Łodzi. To jest Fundacja Brata Alberta Świętej Pamięci księdza Isakiewicza Zaleskiego. Czy to jest Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami oraz stowarzyszenia, które się zajmuje osobami z niepełnosprawnością, czy zajmuje się krzewieniem sportu wśród młodzieży. I tu zgoda z moim przedmówcą, że w tym systemie brak organizacji społecznych. Ja w ogóle będę rozmawiał z koleżankami i kolegami, żeby w przypadku, gdy komitety wyborcze, no to są głównie partie, bo w moim przypadku ja startowałem do Senatu z własnego komitetu wyborczego, ale to jest wyjątek, a nie zasada. Tam, gdzie partie złamały przepisy prawa, tak jak PiS, defraudując pieniądze publiczne na kampanię i kiedy jest odrzucone ich sprawozdanie wyborcze, żeby te pieniądze trafiły do organizacji jasne. Mających to status pożytku publicznego. Jedno zdanie tylko. Grzegorzu Dyndale, bym powiedział, do Prawa i Sprawiedliwości, sami to zrobiliście. W 2018 roku PiS wyrzucił sędziów z Państwowej Komisji Wyborczej przy protestach ówczesnej opozycji, która dzisiaj tworzy rząd, i w to miejsce wprowadził przedstawicieli klubów parlamentarnych. I też od razu powiem, to nie jest tak, że wyłącznie przedstawiciele klubów parlamentarnych tworzących rząd mieli wątpliwości co do rozliczenia finansowego PiSu. Przewodniczący PKW też nie zajął stanowiska, żeby przyjąć sprawozdanie finansowe. Jak pan komentuje słowa Łukasza Schreibera, który mówi, że bandyckie metody określa tak wasze, znaczy zachowanie PKW, no ale w określonym kontekście władzy. Pan poseł przesadza z krytyką PiSu. No, określać bandyckimi metodami ordynację wyborczą, którą sami zmienili poprzez wyrzucenie przedstawicieli sędziów z Państwowej Komisji Wyborczej, uważam, że to błąd, a czy nie ma błędu Państwowej Komisji Wyborczej. No wszyscy widzieliśmy Jarosława Kaczyńskiego na pikniku w Zawichoście. Mam tutaj stronę Ministerstwa Obrony Narodowej. To był piknik Silni Biało-Czerwoni, który miał służyć promowaniu wstępowania do armii. Jarosław Kaczyński wchodzi na scenę i co mówi? Wstępujcie do Wojska Polskiego. Nie, kto ma w sercu Polskę, nie głosuje na Prawo i Sprawiedliwość. Jarosław Kaczyński zresztą nie tylko interes PiSu tam reprezentował, ale i siebie, bo startował w tym okręgu Zawichost, to województwo
świętokrzyskie. Jarosław Kaczyński otwierał tam listę, a przedstawiciele PiS-u na PKW mówili, ale trzeba udowodnić, że to nie było poza plecami Komitetu Wyborczego. Tu mam bardzo ciekawą rzecz. Zrzut z Krajowego Rejestru Partii Politycznych. Czy Jarosław Kaczyński reprezentował Prawo i Sprawiedliwość? Że jest prezesem PiS-u, to wszyscy wiemy. Ale status PiS-u jeszcze coś ciekawego mówi. Uprawnionym do reprezentowania partii na zewnątrz są jednoosobowo prezes Jarosław Kaczyński. Nie ma żadnej wątpliwości, że przyjęli tak zwaną korzyść niepieniężną w postaci organizacji imprez, tak jak w tym wypadku pikników, czy emisji spotów, jak w przypadku Łukasza Schreibera. Może będę wdzięczny za to, żeby odpowiedzieć, bo pan senator oczywiście jakby w szeregu manipulacji próbuje tutaj ukryć te haniebne postępowanie całej koalicji. To, że jedno słowo takiej ogólnej refleksji. To, że zaprzęgliście do walki z największą partią opozycyjną, służby specjalne, prokuraturę, że działa w tym względzie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Zniszczenia finansowego służby specjalne? Mówię w sprawie walki z największą partią opozycyjną. Mówię o szeregu rzeczy, które się wydarzyły po 13 grudnia. To, że depczecie konstytucję, no to pan przecież doskonale jako niezły prawnik wie. Panie senatorze, to dajmy odpowiedzieć za chwilkę, będzie Paweł Kukiz i później pan senator znowu. Możemy wygadywać bzdury, ale nigdy Prawo i Sprawiedliwość nie zrobiło czegoś takiego, by uchwałą Sejmu próbować omijać konstytucję. Nigdy Prawo i Sprawiedliwość nie zrobiło czegoś takiego, by wytycznymi ministrów próbować omijać konstytucję. No to jest absolutna kpina, to co wyprawiacie. Ale teraz skupmy się na tej sprawie, o której rozmawiamy. No otóż to, rok 2017 wprawdzie, a nie 18 ta projekt zmiana. Projekt został zgłoszony w 17. Projekt przyjęty został. Przyjęty w 18. Panie redaktorze, był przyjęty, na pierwszym czytaniu był w 17, był Senat jeszcze później, być może w styczniu 18. Nie w szczegóły. Ale to już mniejsza z tym, przełom 17-18 roku. To, co jest kluczowe wówczas, tak jak zacząłem wtedy mówić, to opozycja miała mieć większą kontrolę w Państwowej Komisji Wyborczej. Ja przypomnę, że to była reakcja na całkowitą kompromitację Państwowej Komisji Wyborczej w roku 2014, tego sędziowskiego modelu, kiedy 6 dni czekaliśmy na wyniki wyborów samorządowych, kiedy doszło do po prostu jednej wielkiej, totalnej kompromitacji, kiedy było 5 milionów głosów nieważnych, kiedy było powszechne poczucie skręcenia tych wyborów. I te zmiany, wbrew temu, co mówiła ówczesna opozycja, doprowadziły do tego, że nagle się okazuje, że w tych wyborach już tylko tych głosów nieważnych jest 4,5%. No to jest ta zasadnicza zmiana. A co do składu to cieszę się, że pan potwierdza, że gdyby był inny skład, to rozumiem, że takich wyników by nie było. Natomiast wy złamaliście ustawę, bo absolutnie w żaden sposób nie można przyjąć na podstawie było ustawy 5 miejsc dla większości, 2 dla opozycji, więc złamaliście ustawę, tylko dlatego przeforsowaliście tą decyzję, ale co więcej, co jeszcze zrobili, co warto powiedzieć. Wyobraźcie sobie państwo, bo o tym się bardzo mało mówi, że nie tylko tam wsadzili czynnych polityków, takich jak pan Kalisz, ale jeszcze tych, którzy nie byli czynnymi politykami, tacy jak niektórzy przedstawiciele, zrobili ich członkami zarządu jednej z największych spółek. Czy to nie jest skandal, że ktoś, kto i tak pobiera pieniądze za pracę w Państwowej Komisji Wyborczej, jednocześnie w roku do tego, w którym mamy mieć w ciągu roku 3 wybory, czyli ta praca ma być dość intensywna, może sobie pozwolić, by być członkiem zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, to jest, proszę państwa, nieprawdopodobna kpina ze wszystkiego i ze wszystkich i pan mówi, że to jest dowód na defraudację. Wie pan, Paweł. I ostatnia zupełnie sprawa, bo pan podał jakiś tam piknik. Problem, proszę państwa, polega na tym, że jeżeli by w taki sposób podchodzić, to Platforma Obywatelska oczywiście powinna mieć cofnięta wszystkie dotacje. Proszę bardzo, prześledźmy sobie, co się dzieje przed wyborami samorządowymi. Jak ówcześni
obecni prezydenci wykorzystują. Dobrze, to teraz robią reklamy, robią to wszystko. Nikt im nie zabiera pieniędzy. I zupełnie na koniec, bo nasi widzowie mogli odnieść wrażenie po tym, co pan senator mówił, że każdy z posłów czy senatorów otrzymuje zwrot za kampanię. Nie, to pan otrzymał ten zwrot jako kandydat niezależny. Ktoś, kto tak jak ja na przykład prowadzi kampanię z listy dużego komitetu, żadnego zwrotu nie otrzymuje. To teraz Paweł Kukiz. Czy pan się zgadza z Łukaszem Schreiberem, który mówi o bandyckich metodach zastosowanych przez PKW, czy jednak odwrotnie, należało odrzucić sprawozdanie finansowe PiS-u? Bandycki to jest ten ustrój, powtarzam to po raz 1890. No tak, to wiemy, panie pośle, ale pytam pana o tą decyzję. No proszę z tego sobie nie robić żartów, dlatego że gdyby ten ustrój był transparentny, gdyby ten ustrój był proobywatelski i w pełni kontrolował partie polityczne, no, na przykład nie byłaby potrzebna ustawa antykorupcyjna Kukiz 15, dzięki którym między innymi pan, panie redaktorze, ma w tej chwili dostęp do rejestru wpłat i umów partyjnych na bieżąco. Dzięki temu możecie pisać różnego rodzaju elaboraty, który szef spółki, ile wpłacił na daną partię polityczną. Taki proceder to byłby i w czasach rządów Platformy Obywatelskiej po prostu bardzo powszechny i wcześniejsze jeszcze rządy, tylko dopiero ustawa Kukiz 15 uchwalona dzięki Prawu i Sprawiedliwości, podkreślam, bo to oni dali przecież ogrom głosów i tutaj prezes Kaczyński wywiązał się z umowy. Te wszystkie informacje państwo mają. Natomiast dlaczego to jest bandycki ustrój? Ano choćby dlatego, że jestem ciekaw, czy na przykład w przypadku, nie daj Boże, ale zwycięstwa pana Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich, czy zostaną poddane w wątpliwość jego działania na kampusie. No bo przecież to jest ewidentnie i tam... Uważa pan, że to też jest, można to analogicznie, tak? Podpiąć... No jeżeli to jeszcze finansuje niemiecka partia polityczna w jakiejś mierze, wie pan, czy tam fundacje Batorego i tym podobne, no to oczywiście, że to jest według mnie, no to jest marketing. No to nie jest marketing, to jest marketing. Na podobnej zasadzie... Dajmy odpowiedzieć panu senatorowi teraz, panie pośle, na to. Pan senator Kwiatkowski, co to słyszał pan, co Paweł Kukiz mówi? Kilka rzeczy. Kampus to marketing. Ale to, bo ja słyszę... Dobrze, to chwila. To pan poseł Kukiz chwilkę i puentuje Paweł Kukiz. Jeszcze chciałem się odnieść do tej szlachetności pana senatora. Otóż panie senatorze, no my tacy szlachetni jesteśmy od 2015 roku, bo wszystkie pieniądze, które zostały... Dlatego chciałem was pochwalić. Nie, bardzo dziękuję, dlatego się wzajemnie pochwalmy, ale pozwoli pan, że ja również tutaj dorzucę swoją pochwałę. Kilka, nie pamiętam, około 4 milionów złotych, które zostały, były to zwroty za kampanię, zostały w całości spożytkowane, czy prawie w całości, bo jeszcze nie wszystkie, spożytkowane właśnie na cele charytatywne, cele dobroczynne, między innymi również pomoc dla świętej pamięci Tadeusza i jego instytucji. I tyle. To senator Kwiatkowski odpowiada Pawłowi Kukizowi i później Łukaszowi Schreiberowi. Łącznie, jeżeli pan redaktor pozwoli. Kiedy słyszę z ust przedstawicieli PiS-u, no były nieprawidłowości w kampaniach innych komitetów, no to w takim razie pytam, dlaczego nie zgłosiliście zastrzeżeń? Będę prostował. To jest informacja absolutnie nieprawdziwa. Do sprawozdań finansowych poszczególnych komitetów wyborczych w kampanii parlamentarnej można było złożyć zastrzeżenia do 4 czerwca. Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości nie zgłosił zastrzeżenia do żadnego sprawozdania finansowego. Pan poseł mówi, że złożył. Nie złożył. Każdy, kto mówi inaczej, kłamie. Można to sobie czyli sprawdzić na kłamie? Stronie. Czyli poseł Schreiber kłamie? Ale kodeks wyborczy mówi zastrzeżenia do sprawozdania finansowego. Ja mam nawet tutaj w studiu zastrzeżenie, które ktoś zgłosił. Zgłosił senator Krzysztof Kwiatkowski, jego komitet wyborczy do sprawozdania finansowego PiS-u. Na 60 stronach, podałem kilkadziesiąt przykładów, pikników, festynów z wykorzystaniem publicznych pieniędzy, gdzie agitowali politycy PiS-u. Do tego dołączyłem wycinki prasowe i nagrania z regionalnych ośrodków telewizji, gdzie politycy PiS-u na imprezach finansowanych ze środków budżetowych, tak jak Jarosław Kaczyński w Zawichoście, dumnie się prężyli, wykorzystując publiczne pieniądze. Czy PiS nie łamał konstytucji? Łamał, oczywiście. Krajowa Rada Sądownictwa. W konstytucji zapis o kadencji członków Rady. Przed upływem tej kadencji wyrzucono wszystkich 15 sędziów z Krajowej Rady Sądownictwa.
sądownictwa. Zapis w Konstytucji mówi, że oni reprezentują środowisko sędziowskie. Co zrobił PiS? Złamał kadencję członków KRS-u, powołał w to miejsce 15 sędziów, ale już nie reprezentujących sędziów, tylko polityków, bo wcześniej środowisko sędziowskie ich desygnowało, a tutaj byli wybrani głosami polityków PiS-u. I jeszcze jedna sprawa większości. Pan poseł umiejętnie nie dodaje innych swoich przedstawicieli. Uśmieje się jak norka, jak ktoś mi powie o niezależności przedstawiciela Trybunału Julii Przyłębskiej. Ta ekipa z Piotrowiczem, to każda władza, Pawłowiczową. Która by była, prawda, jest... Zaraz. Kogo zgłosiła Koalicja Obywatelska do Państwowej Komisji Wyborczej? Dwóch profesorów. Profesora Składowskiego, profesora Balickiego. Całkowicie samopolityczny. Każdy, kto nigdy nie byli członkiem żadnej partii politycznej, z tego co wiem. Każdy, kto sobie sprawdzi teraz w internecie, zobaczy, że to są uznane osoby z ogromnym dorobkiem naukowym w zakresie prawa konstytucyjnego i nie mam żadnych wątpliwości, że przy ich pozycji zawodowej, autorytecie, dorobku akademickim, żaden z nich nie pozwoliłby sobie na głosowanie inne niż zgodne z kodeksem wyborczym, który PiS złamał i z faktami, które Państwowa Komisja Wyborcza ustaliła, pokazując te 3 600 000 złotych. Dobrze, senator skończył. I teraz poseł Schreiber, proszę się odnieść do tego, ale ja jeszcze pana zapytam. Tak. Zacytuję tylko Marcina Mastalerka, szefa gabinetu prezydenta. Mówi tak o wpłatach. Dlaczego ja miałbym wpłacać? Prawo i Sprawiedliwość przez te ostatnie lata dostało gigantyczne pieniądze z budżetu państwa. Powinni mieć zaoszczędzone minimum 100 milionów złotych na koncie. Politycy PO i dalej Mastalerek, politycy Platformy mogą tak się zachowywać dzięki Kaczyńskiemu, bo to on kilka lat temu zmienił prawo i może mieć pretensje tylko do siebie. Jak pan komentuje słowa Mastalerka? No, nic dodać, nic ująć. No waszego bliskiego, co by nie mówić? Chociaż teraz już nie bliskiego może, no ale prawda, środowisko... Żaden bliski przedstawiciel... Ale środowisko, prawda, prawicy, konserwatywne, Prawa i Sprawiedliwości... Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Miałem okazję po raz ostatni chyba rozmawiać, nie wiem, ile to było lat temu, z 10, więc... Reprezentant prezydenta Dudy, no co by nie mówić. Dobrze, no reprezentant pana prezydenta... Trochę prezydent Duda tutaj mówił, prawda? Nie, prezydent Duda mówi, dobrze, dajmy spokój, no każdy ma prawo... To niech pan tylko się odniesie do tych słów, pana Mastalerka. No nie, to wie pan, no po pierwsze powiedziałem, jak można powiedzieć, że my jesteśmy sobie winni, zmieniając prawo, które mówiłem, dlaczego dokonano tej zmiany i jakie były efekty dobre tej zmiany. No jeżeli ktoś tą ustawę w bezczelny sposób łamie, a potem mówi, no tak, no to wyście zmienili, no to jest wasza wina. Nie. W bezczelny sposób to wszystko złamano i podeptano. Nasza Platforma, to co wyprawia, proszę państwa, to miejmy świadomość. To będzie miało olbrzymie skutki w przyszłości. Ja nie mówię tego po to, żeby płakać z pełną świadomością. Ja mówię to po to, by zwrócić państwa uwagę, co będzie w przyszłości. Te metody, którymi się posługują, no nie tylko to, że przejęto w bezprawny sposób szereg instytucji, tak jak telewizję publiczną, że jest to połączone z kłamstwami. Pamiętacie, jak szaty rozdzielają. Ale wyście przejęli 8 lat temu telewizję publiczną. Nie, no to niech pan zobaczy, jak to było zrobione. Na podstawie ustawy, pół roku po wyborach, zgodnie w to, kto przejął, bo nie skończymy programu. Ale jest różnica. No przepraszam bardzo. Albo coś się robi zgodnie z prawem, albo coś się robi bezprawnie całkiem. I to jest pierwsza sprawa. Dotują tą telewizję, której nikt nie ogląda, taki sam sposób, albo w jeszcze większy, uprawiają tam bezczelną propagandę, chociaż to było ich oś, że tak powiem, kampanii. Druga oś kampanii... Ale wyście też uprawiali, prawda, propagandę. Druga oś kampanii, panie redaktorze, druga oś kampanii, która była, dotyczyła spółek Skarbu Państwa. I jedno, co powiem, co się na pewno zgadzam z posłem przewodniczącym Pawłem Kukizem. On nigdy nie brał pieniędzy, rzeczywiście, i zrezygnował jego formacja. I on ma prawo pewne rzeczy mówić. Natomiast druga strona, która i nigdy też nie wpychał żadnych ludzi do spółek Skarbu Państwa, żadnych takich rzeczy nie było robionych. Natomiast druga strona, która w osi kampanii mówiła, że
To trzeba całkowicie zmienić, że te wynagrodzenia są horrendalne w tych spółkach Skarbu Państwa. Nie tylko, że to robią, że są w stanie wstawiać tam takich apolitycznych fachowców jak byłego majora Służby Bezpieczeństwa do rad nadzorczych i inne tego rodzaju skompromitowane osoby. Oczywiście polityków co niemiara. To jeszcze nie tylko im nie obniżyli wynagrodzeń, ale jeszcze, jak słyszymy, w wielu miejscach podwyższyli. Ja zresztą ponad miesiąc temu wystąpiłem z interpelacją, by zapytać premiera, gdzie zostały obniżone te wynagrodzenia i czekamy na to. Paweł Kukiz cierpliwie czeka również na swój głos. Dobrze, ostatnie zdanie. Puentuje pan Łukasz Schreiber. To, co mówiłem, znaczy złamano absolutnie wszystkie zasady, bo to, co powiada pan senator, że na jakimś pikniku ktoś tam coś powiedział, to wie pan, wiecie państwo, nigdy taki pretekst i tego rodzaju preteksty nie wystarczyły i nikt nawet nie podjął takiej akcji politycznej, by komuś w ten sposób odbierać dotacje, a zwłaszcza jeżeli mówimy o największej partii opozycyjnej. Prawo i Sprawiedliwość, kiedy rządziło, nigdy takiej akcji w stosunku do partii opozycyjnych nie podejmowało. I jeżeli do tego dodamy te działania służb specjalnych, to te uderzenia w organizacje nie tylko już dzisiaj związane z największą partią opozycyjną, ale tak jak ostatnio Marsz Niepodległości. Jeżeli dodamy do tego wtargnięcie do Pałacu Prezydenckiego, by gości wynosić i ten. Jeżeli dodamy do tego próby wsadzenia do więzienia, ostatnie zdanie, ludzi nieoskarżonych o korupcję, ale o to, że działając jako ministrowie podejmowali decyzje, możemy rozmawiać słuszne czy niesłuszne, to całość tego tworzy bardzo ponury obraz, a konsekwencje będą ponosiła sama Platforma i jej politycy przez wiele lat, bo w końcu wy tą władzę stracicie. To teraz Paweł Kukiz. Jest pan z nami? Jest pan z nami, widzimy, tak. Czy weźmie pan udział, czy weźmie pan udział 14 września w demonstracji przed siedzibą Ministerstwa Sprawiedliwości? Prezes Kaczyński dzisiaj mówił, że właśnie PiS organizuje wielką demonstrację, a protest ma być reakcją na próbę doprowadzenia do delegalizacji Marszu Niepodległości. Jak o czynnościach służb w siedzibie organizacji, mówił prezes Kaczyński. I cytuję jeszcze prezesa Kaczyńskiego, to jest pacyfikacja kraju, który ma być pozbawiony niepodległości. Szczerze mówiąc, ja korzystam z resztek urlopu u siebie w domu. Dzisiaj byłem cały dzień zajęty cięciem drzewa i jakoś umknęła mi ta informacja, czyli 14 września. 14 września, tak, to jest sobota, tak. Tak, i to ma być protest przeciw. Protest, wie pan, ma być reakcją na próbę doprowadzenia do, cytuję, delegalizacji Marszu Niepodległości. Chodzi też o pana Bąkiewicza, na pewno pan słyszał, tak, przeszukania w jego siedzibie. Jeśli będę wtedy w Polsce, to jest to niewykluczone. No to, co się dzieje z Bąkiewiczem, no to są też, wie pan, to pewnie ma też kilka, to jest pewnie nie jedno dno w tej sprawie, bo jest tam strzesać komuś komputer i ściągnąć absolutnie wszystkie dane, no to masz delikwenta, masz wszystko, żeby delikwenta móc szantażować różnymi jakimiś tam rzeczami. Jest takie prawdopodobieństwo. Ja nie twierdzę, że akurat każdego można tutaj na ten komputer, że tak powiem, złapać. Ale, wie pan, no to jest kolejny przykład zresztą na fatalizm tego ustroju, który polega na tym, że jest to ustrój autorytarny i wykładnią jest to, co powie wódz partii sprawującej władzy. To jest władzę. W danym momencie. To jest właśnie wykładnia główna, nie jakieś tam kodeksy wyborcze, czy tam konstytucja i tak dalej. Jest to, co powie wódz. I koniec, a prawnicy służą temu, by w jakiś sposób tak wymanewrować, by to było legalne, by był to legalizm. Tak było czytane. Wie pan, prezes może liczyć na pana ewentualnie. W całej dyskusji o tym, czy piknik, czy nie piknik, powiedziałem, kampus jest już po prostu piknikiem pikników. No to jest pierwsza podstawowa sprawa, więc ja jestem ciekaw, jak będzie tutaj również, jak te pieniądze, jak to zdarzenie będzie i źródła finansowania tego kampusu będą traktowane w przyszłości bez względu na to, czy Trzaskowski wygra, czy przegra i tak dalej. No przecież rozliczyć się też z tego wszystkiego trzeba. W cywilizowanych państwach
są ściśle określone przepisy. My mamy po prostu te przepisy dotyczące kampanii wyborczych, dotyczące właśnie PKW i tak dalej, no tak rozmemłane, że no w brudnej wodzie najłatwiej jest rybę złapać. W związku z czym tak to w Polsce uczyniono. We Francji na przykład macie państwo określone co do centymetra rozmiary plakatu wyborczego, ilość tych plakatów. Musi pan je, te plakaty wywiesić w ściśle oznaczonych miejscach, a nie takie, gdzie na przykład Gazeta Wyborcza udostępni swoje billboardy, czy tam miejsce na billboardy swojej ulubionej partii. Czy też prawie, nie, no nie spotkałem się tutaj jakby w Prawie i Sprawiedliwości, czy jakaś redakcja im udostępniała, czy nie, ale nie wykluczam, że też tak było. Poseł w Wielkiej Brytanii, gdzie są jednomandatowe okręgi wyborcze, czyli taki sposób wyborów, z jakiego skorzystał pan senator, bo do Senatu mamy podobny właśnie, podobną ordynację wyborczą, identyczną jak w Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii, jeżeli poseł przekroczy limit swojej kasy, to po prostu musi oddać mandat. Proste, a nie idzie to na całą partię tam lejborzystów, czy konserwatystów. I na tym to polega. Tutaj, tak jak powiedziałem, bolszewicki, postbolszewicki ustrój o takim niby sznycie literackim, wolnościowo-kapitalistycznym i napisany w taki sposób, że tak jak powiedziałem, w zależności, ten kto rządzi, ten stanowi prawo, nawet go nie pisząc. Po prostu on jest prawem. Ten rządzący wódz partii władzy, on jest prawem, on jest królem i jeżeli on powie PKW, albo przynajmniej da do zrozumienia, że ma być tak, a nie inaczej, to tak będzie. Dobrze, i możemy sobie tu gadać do końca, dopóki się tej konstytucji komunistycznej nie zmieni. To krótko chciał Krzysztof Kwiatkowski i zmieniamy temat. Zmienimy temat sprostować zaraz. Ale to dosłownie dwie minutki, dobrze, panie senatorze? Mówienie o bezczelnej kampanii w propagandzie w telewizji publicznej i mówi to przedstawiciel środowiska, gdzie w kampanii prezydenckiej Danuta Cholecka zadała błyskotliwe, dociekliwe pytanie Andrzejowi Dudzie w głównym wydaniu wiadomości. Panie prezydencie, co jeszcze możemy zrobić, żeby pan wygrał wybory? Mówienie o wspaniałych fachowcach, których miał PiS, ich najwspanialszy fachowiec Daniel Obajtek, nawet 1,2 mld zgubił w spółce w Szwajcarii, bo powołał człowieka tam, który wyprowadził te pieniądze z 26-latkiem, o którym oni do tej pory nie wiedzą, jakie miał obywatelstwo, a bym powiedział, ja się o kampanię PiSu nie boję. Jak znamy listę kilkuset milionerów PiSu, którzy byli w spółkach Skarbu Państwa i tam był ciekawy mechanizm. Niektórzy pracowali po kilka miesięcy, a odbierali wynagrodzenia 2 lata, bo mieli podpisany zakaz konkurencji, w oparciu o który później jeszcze 2 lata albo rok odbierali wynagrodzenie. I tu zgoda z posłem Pawłem Kukizem. Tak, trzeba zmienić ordynację wyborczą. Jest bardzo wiele rzeczy do unormowania. Sprawa dokładnie, jak jest precyzyjnie. Jestem na przykład za tym, żeby NIK, mając 16 delegatur, 1700 pracowników, był tym, który na bieżąco sprawdza, czy nie są przekroczone limity finansowe. Jeszcze jedna ważna rzecz. Będzie pan naciskał, jeszcze dopytam, będzie pan naciskał na premiera Tuska w tej sprawie? Będę do tego przekonywał. Marszałek Senatu poprosiła mnie, żebym w Senacie przygotował propozycję zmian ordynacji. Jeszcze jedna ważna rzecz. Szanowni państwo, którzy nas oglądacie, część z was ma 1 głos do Sejmu, część ma 0,75 głosa, a część 1,25. Ktoś pomyśli, ja sobie robię. No przecież konstytucja mówi o proporcjonalności głosu. Nie ma proporcjonalności. PiS zablokował zmiany w mapie okręgów wyborczych w związku ze zmianami demograficznymi. Będzie propozycja, żeby te mandaty mogła przesuwać automatycznie Państwowa Komisja Wyborcza w zależności od tego, ile osób mieszka w danym okręgu wyborczym, bo dzisiaj politycy państwa oszukują, ale dodajmy od razu politycy PiSu, bo oni te zmiany zablokowali. Czy krótko chcę ad vocem Łukasza Schreiber? Minutkę. Dosłownie. Proszę państwa, znaczy ta ostatnia sprawa akurat, gdyby były zmienione, to byłoby to na korzyść Prawa i Sprawiedliwości, więc to jest absurd, to co pan mówi. No to nie. Druga sprawa, bardzo się cieszę z tych deklaracji, tylko kompletnie wam nie ufam, bo kiedy prowadziliśmy rozmowy nad zmianą ordynacji, wtedy w 2017 roku, to na
najgłośniej przeciwko zmianom i dlatego się z tego wycofaliśmy, żeby nie sprawiać takiego wrażenia. Protestowali przedstawiciele Platformy Obywatelskiej w Komisji Nadzwyczajnej, która się zajmowała kodeksem wyborczym. Proszę pana, ale jakby ja mam wrażenie, że pan senator tutaj przyszedł do studia z takim nastawieniem, by zwalczać tezy, które sam stawia. Tak jak przed chwilą. Ja mówiłem o tym, o waszych tezach odnośnie telewizji, odnośnie spółek Skarbu Państwa, które postawiliście jako klucz w kampanii i mówię o praktyce waszych rządów, a pan się znowuż odnosił do jakiegoś wywiadu jednej z dziennikarek. No wie pan, można oczywiście w ten sposób próbować dyskutować, dobra, zmieniamy tylko temat. Nie zakrzyczy pan jednego, że to wszystko, co dzisiaj się dzieje i dziwię się trochę panu przewodniczącemu Pawłowi Kukizowi, którego zresztą bardzo cenię, że tak do tego podchodzi też, że wiecie państwo, że nie widzimy tego, jaki będzie to miało wszystko skutek. Te wszystkie działania, o których powiedziałem, skierowane w stosunku do największej partii opozycyjnej. No, może być pan przekonany, że obojętnie kiedy i obojętnie kto odbierze władzę na Platformie, to wydaliście pokaz tego, w jaki sposób należy prowadzić totalną walkę, totalną walkę rządu Funduszu Sprawiedliwości. Nie pamiętam, ale wie pan, Pikników 800 Fundusz Sprawiedliwości był Kaczyńskiego na Pikniku. Sprawiedliwości, panowie, bo nie rozstrzygniemy tego w tym programie. Fundusz Sprawiedliwości, odrobinę powagi. Tak, odrobina powagi. No, Fundusz Sprawiedliwości był wymierzony w Platformę Obywatelską. Fundusz Sprawiedliwości służył robieniu kampanii polityków Solidarnej Polski, sam panie senatorze, zmieńmy temat, okej? Okay? Okej, okay, dobrze. Panowie, zmieniamy temat. To nie zasłoni dobrze tej jednej sprawy, o której Schreiber kończy. Nie widzieli tą kampanię i co w niej wyprawiali. Szanowni państwo, premier Tusk... widzieli kampanii samorządowej waszej, tak? Premier Tusk zapowiedział wielką spowiedź ministrów, nawoływał, wręcz zażądał rachunków sumienia od poszczególnych, wszystkich ministrów. Zobaczmy materiał. Ja oczywiście będę uczestniczył we wszystkich tych spotkaniach, a więc siłą rzeczy, jak się państwo domyślacie, choćby po waszych konferencjach, po naszych konferencjach prasowych to widać, na pewno część pytań będzie skierowanych bezpośrednio do mnie. Więc jeśli ktoś będzie szczególnie aktywny w tej politycznej spowiedzi, to oczywiście ja, bo ja będę jako pewnie jedyny członek rządu w każdym z tych spotkań uczestniczył. No i tu patrzę na pana senatora Kwiatkowskiego jako reprezentanta Koalicji Obywatelskiej, ekipy rządzącej. Czesław Siekierski, minister rolnictwa z PSL na łamach Superekspresu, mówi tak. Sprawdzam wszystkich. Jeśli ministrowie mają zrobić rachunek sumienia, to również i premier Tusk ma zrobić rachunek sumienia. I co pan na to? Cały rząd będzie robił rachunek sumienia, czyli wszyscy ministrowie i oczywiście także premier. Ale premier kieruje pracami rządu, więc z oczywistych względów to on ma oczywiście tytuł, żeby pytać, sprawdzać, mobilizować poszczególnych ministrów. Zresztą cały rząd jest też na bieżąco oceniany przez opinię publiczną. Ja muszę powiedzieć, że ja pracowałem w dwóch rządach. Pracowałem jako doradca i sekretarz osobisty premiera Buzka i pracowałem jako minister sprawiedliwości w rządzie premiera Tuska. To był ten rząd pierwszy, tak zwany pierwszy rząd Donalda Tuska, czyli do roku 2011. I żaden z tych rządów, nawet rząd Jerzego Buzka, który miał w pewnym momencie już trudność z uchwalaniem projektów ustaw w momencie, kiedy Unia była, Wolności wyszła z rządu. Też była spowiedź, ale, też się spowiadaliście wtedy, czy nie? Nie było takiej spowiedzi. Oczywiście, że każdy z premierów przepytywał ministrów, ale w żadnym rządzie nie było takiej sytuacji, gdzie był prezydent, który literalnie wyrzucał wszystkie ustawy do kosza, nie patrząc na to, co jest uchwalone, tylko bym powiedział z uwagi na to, że reprezentuje środowisko Prawa i Sprawiedliwości, to okazało się, że każda ustawa przyjęta przez parlament lądowała w koszu. Nawet w rzeczy tak oczywistej, jak sprawa związana z Krajową Radą Sądownictwa, gdzie mamy wyrok Polskiego Sądu Najwyższego, wyroki europejskich trybunałów i sam PiS przyznał, tak, złamaliśmy prawo, wiemy, że ci sędziowie są źle powołani, dlatego wprowadziliśmy tak zwany test bezstronności, żeby każda strona mogła poddać wątpliwość, czy wyrok wydany przez sędziego powołanego w wadliwej procedurze, tak zwanego neosędziego, jest wyrokiem prawidłowym. I nawet w tej sprawie, gdzie minister Bodnar szukał kompromisu, wyszedł naprzeciw oczekiwaniom prezydenta, nawet w tak jednoznacznej sprawie prezydent z góry zapowiedział, po poprawkach Senatu, które realizowały jego oczekiwania,
oczekiwania, że tej ustawy i tak nie podpisze. Efekt jest dzisiaj taki, że w każdej kategorii rodzajowej spraw po 8 latach rządów PiSu obywatele czekają dwa razy dłużej albo co najmniej o połowę dłużej na rozstrzygnięcie sprawy niż w czasie, kiedy byłem ministrem sprawiedliwości. I dajmy teraz, oddajmy głos Pawłowi Kukizowi. Czego się pan spodziewa po tej wielkiej spowiedzi rządu? Nie, pan, przede wszystkim mnie to strasznie bawi, bo już sobie wyobraziłem, proszę pamiętać, że cały czas jestem artystą, wewnętrznie przynajmniej. Od razu sobie wyobraziłem pana premiera w tym, w koloradce i spowiadającego ze stułą. Natomiast też się zastanawiam, komu on się będzie potem spowiadał z tych spowiedzi, które usłyszy. Czy jakiemuś polskiemu księdzowi, czy nie, księdzu, czy też niekoniecznie, czy jakiemuś... Może jakąś piosenkę pan ułoży, może to zainspiruje pana. Europejskiemu, politycznemu, no nie wiem. Ale wracając, proszę pana, panie redaktorze, to są wszystko ruchy PR-owe, to są wszystko ruchy takie przykrywające generalnie jakieś problemy. To jest ten słynny taki, to już za komuny było coś takiego, żeby można było złożyć samokrytykę, bo ludzie lubią samokrytykę. O, jednak oni zrozumieli swoje błędy i teraz się poprawią. Nie wykonali ze 190%, nie wykonali w swoich zobowiązań, no to teraz, ale teraz powiedzieli, że oni się poprawią i tak dalej, i tak dalej. A jednocześnie jest to też moment taki, że tym samym zdyscyplinuje w jakiś sposób tych swoich koalicjantów, bo to jest przecież od, wie pan, no to jest tak specyficzne towarzystwo. Kiedyś Kukiz 15 był nazywany zbieraniną. Słowo trochę obraźliwe było, ale pozwolę sobie użyć, bo to dziennikarze używali bardzo często tego właśnie sformułowania. Podobnie wygląda ta obecna koalicja. To jest zbieranina, bo jeżeli mamy w tym samej grupie mamy pana Adriana Zandberga o bardzo lewicowym takim podejściu. Ale nie jest w rządzie, prawda? I mamy jednocześnie pana Sawickiego o bardzo konserwatywnym podejściu. No to wie pan, no to jest, wniosek jest jeden. Trzyma ich tylko to jeszcze spoiwo antypis i trzyma ich spółki, ich trzymają, kasa ich trzyma, rządzenie ich trzyma. Może to jest, panie pośle, może to jest właśnie siła tej koalicji. Może to jest siła tej koalicji, że to jest pluralizm, panie pośle. To jest pluralistyczna koalicja. Jeszcze jest przede wszystkim uśmiechnięta i to się chwali. Natomiast śmieszna już, no bo ta spowiedź jest po prostu tu z koloradce. No to brzmi ładnie wygląda. Ale wrócę jeszcze do wypowiedzi pana senatora Kwiatkowskiego. Powiem panu, że jakoś strasznie źle tych czasów pańskiego ministrowania nie wspominam, natomiast no jednak uważam, że ta reforma wymiaru sprawiedliwości, który praktycznie to nie jest ani droga, którą poszedł PiS, czyli upartyjniania sądownictwa, ani droga też taka, gdzie sędziowie się sami pomiędzy siebie wybierają. Prokurator generalny oddzielony od ministra sprawiedliwości. Druga sprawa, prokurator generalny wybierany w wyborach powszechnych, podobnie jak prezydent Rzeczpospolitej. No i to moje jedno z podstawowych moich postulatów. Sędziowie pokoju wybierani bezpośrednio przez obywateli na 5-letnią kadencję, a następnie KRS powinien być obłożony obowiązkiem wskazywania w pierwszej kolejności sędziów do instancji wyższej spośród sędziów pokoju, którzy zakończyli swoją karierę. No gdyby jeszcze część tego KRS-u było wybierane w wyborach powszechnych, no to już byłbym bardzo zadowolony. I wtedy powiedzmy dekada, dwie dekady mamy rzeczywiście niezależne sądownictwo. A tak będzie ono albo sitwą, albo partyjnym towarzystwem. Proszę zauważyć, że najbardziej hardkorowe, ja to mówiłem pisowcom, że najbardziej hardkorowe tak zwane reformy Zbigniewa Ziobry wyście zostawili, Platforma zostawiła i korzysta z nich do oporu. To upolitycznienie sędziów im się w tej chwili strasznie przydaje. PiS postępował tak, jakby nigdy nie miał świadomości, że oni kiedyś władzę mogą stracić. To samo było z PKW, to samo było ze wszystkim, absolutnie. Po prostu takie, my będziemy wiecznie rządzić i my sobie tutaj ładnie wszystko poukładamy. I teraz ostatnie naprawdę już zdanie. I jest jeszcze jedna rzecz. Jestem przekonany, bo to z roku na rok, z wyborów na wybory, coraz bardziej siermiężnieje to państwo, coraz bardziej ogłupiani są ludzie przez media. Jestem przekonany, że jeśli
jeśli PiS przejmie władzę, to to, co robi w tej chwili, a co już jest hardkorem, to, co robi w tej chwili rząd Donalda Tuska, to będzie nic. To ich po prostu zniszczą, stłamszą. Dlatego Tusk sobie z tego zdaje sprawę i zrobi wszystko, wszystko, łącznie z zabieraniem właśnie subwencji, żeby zlikwidować na amen PiS, zabić. A może teraz wyjątkowo Krzysztof Kwiatkowski na te mocne słowa Pawła Kukiza. To za chwilę, ale króciutko. Ja się w dużej części... Ale nie, ja mówię o tej ostatniej odpowiedzi. Że PiS jak wygra, to zniszczy i stłamsi. Tak. No, zrobimy wszystko, żeby w Polsce były normalne procedury demokratyczne i żeby PiS nikogo nie niszczył i nie tłamsił. Za to ja się zgadzam ze swoim przedmówcą, że PiS poszedł drogą upartyjnienia sądownictwa. Absolutnie tak. Ci rzecznicy dyscyplinarni, 60 wszczętych postępowań dyscyplinarnych jednemu sędziemu, to jest, bym powiedział, największy sukces tej ekipy. Głos za chwilę. Już jednym zdaniem, jako anegdota, ale obrazująca im mentalność, jak jeden z rzeczników dyscyplinarnych ministra Ziobry mówił sam o sobie, że jest rzeźnikiem i wzywa sędziów do katowni, tam gdzie wszczynali te postępowania dyscyplinarne, nic dodać, nic ująć.